Witam w kolejnym filmie. Tematem dzisiejszego materiału będzie azjatycki teropod o nazwie Oviraptor, którego odkrycie dostarczyło wielu ważnych informacji na temat opieki rodzicielskiej i nawyków lęgowych dinozaurów. Zapraszam do oglądania. Oviraptor to rodzaj teropoda Oviraptoryda, żyjącego w okresie późnej kredy na terenach dzisiejszej Mongolii, który pierwotnie został przyłączony przez Henry'ego Osborna do ornitomimidów z powodu jego bezzębnego dzioba. Dopiero w 1976 roku Rinchand Barsbold stworzył nową rodzinę dla Oviraptora i jego krewnych. Sam Oviraptor został odkryty przez George'a Olsena w 1923 roku i opisany przez Henry'ego Osborna rok później. Oviraptor pozostaje słabo znany. Jedyny okaz, który niewątpliwie pochodzi od niego, jest fragmentaryczny. Hipotezy odnośnie paleobiologii Oviraptora opierają się głównie na jego krewnych. Zwierzę to było doskonałym biegaczem. Posiadał uprzednie łapy 3 palce zakończone pazurami. Jego głowa przypomina głowę papugi, która była wyposażona w krótki, bezzębny dziób. Prawdopodobnie był opierzony, nie jest jednak pewne, czym odżywiał się Oviraptor. Istnieją dowody co do mięsożerności, którym jest szkielet jaszczurki w okolicy brzucha, oraz roślinożerności, na co wskazują gastrolity obok szkieletu krewnego Oviraptora. Być może więc był wszystkożerny. Nazwa Oviraptor oznacza rabuś jaj. Nadano ją, gdyż pierwszy szkielet znaleziono obok gniazda jaj przypominających protoceratopsa. Późniejsze badania dowiodły jednak, że były to jaja Oviraptora. Właśnie pierwsze odkrycie Oviraptora w 1923 roku leżącego nad gniazdem jaj zostało zinterpretowane przez Osborna jako przypadek drapieżnika złapanego na akcie rabowania gniazda. Późniejsze wyniki badań ujawnionych przez zespoły ze Stanów Zjednoczonych i Mongolii dowiodły, że była to błędna interpretacja i dostarczyły nowych dowodów na temat zachowań rodzicielskich u nowego gatunku teropoda. Okazy odkryte na stanowisku Ukatolgot stanowią jeden z najlepszych dowodów na zachowanie reprodukcyjne odrębnego nieptasiego dinozaura. Odkryte w 1993 roku jaja w Ukatolgot dostarczają informacji o faunie późnokredowej i są łącznikiem dla znalezisk z formacji Diadokta. Zarodek Oviraptoryda odkryty w 1993 roku daje połączenie z omawianym taksonem, a ustalone kształty, rzeźba i histologia skorupy jaj identyfikuje go jako typ najczęściej występujących na płonących klifach, co jest ważne dla ustalenia rodzaju jaja w gnieździe, nad którym po raz pierwszy znaleziono okaz Oviraptora filoceratopsa. Identyfikacja jaj dała obraz, że dorosły może być krewnym opiekującym się gniazdem. Co więcej, postawa jest prawie identyczna z postawą przyjmowaną przez żywe ptaki podczas wysiadywania jaj w gniazdach. Tak więc najprostszą interpretacją tego okazu jest to, że to dorosły osobnik podczas wysiadywania jaj. Opieka rodzicielska nad gniazdami jest powszechna, zarówno u krokodyli, jak i ptaków, dlatego należy ją stosować po potomkach ich głównego przodka, takiego jak Oviraptor. Krokodyle nie wylęgają się jednak w swoich gniazdach, a ich zachowanie musiało wyewoluować w linii rodowej wprowadzonej do ptaków. Nowe okazy i inne jeszcze nieprzygotowane dostarczają dowodów na to, że zachowanie podobne do ptasiego wyewoluowało u teropodów przed ewolucją lotu ptaków. Częściowy szkielet Oviraptora zebrany w Bajan Mandachu w Mongolii w 1990 roku należał do osobnika leżącego w gnieździe z jajami. Spośród 6 znanych szkieletów tego rodzaju, pochodzących z osadów późnej kredy Diadoktanu, jest to drugie takie zdarzenie, w którym teropody wchodzą w interakcję z jajami, gdy zostały one zasypane piaskiem i pyłem podczas burz piaskowych. Dwa wyjaśnienia związku Oviraptora z jajami
ptakami są niezmienne. Teropod mógł je zjadać lub mógł je wysiadywać i chronić. Przedstawione dowody sugerują, że bardziej prawdopodobna jest ta druga hipoteza. Można również wyobrazić sobie, że samica Oviraptorida w chwili śmierci była w trakcie składania jaj. Wiele odkryć z całego świata dostarczyło dowodów na ścisły związek zachowań łączących dinozaury z ptakami. Odkrycie Oviraptora znajdującego się w gnieździe pełnym jaj może być jednym z tych, które są najważniejsze w kwestii zachowań rodzicielskich teropodów. To wszystko, co dziś dla Was przygotowałem. Tytuły publikacji, z których pochodzą informacje w tym filmie, znajdziecie w opisie. Dziękuję za oglądanie. Cześć!